Rok 2018 to rok jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości. Nasza sonda ujawnia, że zajęci troskami dnia codziennego nie zawsze o tak ważnych datach pamiętamy. Oj, przepraszam, ale nie wiem. 100 lat temu. No co ja mogę powiedzieć, jak ja przeżyłam dopiero 60, to niby oczytana jestem, ale nic mi takiego do głowy nie przychodzi. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Większość mieszkańców naszego miasta rok 1918 kojarzy z... Z wojną. Pierwsza wojna światowa. Z wojną chyba. Z pierwszą. I z czym jeszcze? Z zaburami trochę. Pierwsza wojna światowa. Z bezsensownym mordem, próbą... zaspokojenia ludzkiej natury poprzez wykorzystanie nowoczesnej, na tamte czasy nowoczesnej techniki zabijania, typu gazy bojowe czy nowe karabiny maszynowe. No to gratulacje generałom z tamtego okresu. Polska została niepodległa wtedy. Podpisano niepodległość naszej ojczyzny. Ale z kim? Boże. Albo z Ameryką, albo z Rosją. Są jednak na szczęście i tacy, którzy wiedzą, że wydarzenia sprzed 100 lat były znamienne dla naszego państwa i narodu. To historia. No, ze zwycięstwem naszym później tam w 18 roku, jak odzyskaliśmy niepodległość, no to chyba z tym najbardziej. No, odzyskanie niepodległości po zaborach, po tym wszystkim, no to przecież jedno z najważniejszych wydarzeń. No jak to się mówi... Niepodległa Polska zostanie wyzwoleni spod bolszewizmu. To będzie 100. rocznica. No i co dalej? Jak ważne to jest dla, jak pan sądzi, to ważne wydarzenie, czy wykorzystaliśmy tą wolność? Słucha pani, może my wykorzystaliśmy, ale jak to się mówi, no czasy były, wiadomo, jak to każdy wie, jakie były czasy. No każdy jeden drugiego się bał. A teraz no to, teraz dziękować tylko dla pana. Generała, dla marszałka Piłsudskiego, że nas wyzwolił. Podczas naszej wędrówki z kamerą po ulicy Chłodnej spotkaliśmy emerytowanego zawodowego żołnierza z małżonką. No, otrzymaliśmy. Z wyzwoleniem wolności. Wolność odzyskaliśmy. Po 124 latach. Tak. Piękna rocznica. Piękna rocznica, tak. Zawsze w grupie składamy kwiaty albo wieńce. No, tym razem to chyba... pod pomnikiem Piłsudskiego. No bardzo wielkie duże znaczenie, kapitalne. Ogromne. Ogromne po znaczenie. Po tylu latach odzyskaliśmy wreszcie wolność. Choć różnie to potem było, za sanacji różnie było. Niezbyt to dobrze, ale wolność była.